Adam Roguski, Rzeczpospolita. Dzień dobry, mam przyjemność poprowadzić panel poświęcony rynkowi magazynowemu. Ach, te magazyny, albo lepiej, kwowadis rynku magazynowy. Ze mną znakomicie goście, pozwolę sobie przedstawić w kolejności zasiadania. Pan Michał Białas, szef Accolade w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pan Ryszard Gretkowski, wiceprezes 7R. Dzień dobry. Pani Marta Gorońska-Wiercioch, szefowa działu rynków kapitałowych. Dzień dobry BNP państwu. Paribas Real Estate. Oraz pan Adrian Biesaga, członek zarządu L-Cube. Dzień dobry Państwu. Rynek magazynowy to już wszyscy wiemy po tym ponad półtorej roku pandemii jest nazywany jednym z wygranych beneficjentów tej całej sytuacji ten rynek pędzi pytanie dokąd pytanie jak długa jest ta bieżnia czy to będzie bardziej maraton czy może jakiś krótszy dystans i zanim będziemy rozmawiać o tej przyszłości to chciałbym Poprosić o taki syntetyczny skrót na temat tego, w którym miejscu jesteśmy, ponieważ całkiem niedawno ukazały się wszelkie podsumowania po trzecim kwartale tego roku. Zatem, jeśli chodzi o ten rynek deweloperski i rynek najmu, Pani Marto, jak wygląda sytuacja na koniec trzeciego kwartału, jeśli chodzi o zasoby, popyt, podaż, pustostany, czynsze itd. Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu historycznie, jeżeli chodzi o rynek magazynowy, mamy obecnie w Polsce 23 miliony nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego 1 milion został dostarczony na ten rynek w ostatnim kwartale. W trakcie budowy obecnie mamy 3 miliony 700 m2 powierzchni. I ciekawe jest to, że 60% tej powierzchni jest już zabezpieczone priletem, czyli mówiąc prosto, wynajęta. Jeżeli chodzi o pustostany, są na niskim poziomie, to jest jedynie 5%. No i to, co obserwujemy, to są rekordowe wyniki, jeżeli chodzi o popyt. W ostatnich trzech kwartałach tego roku popyt zbliżył się do 5 milionów metrów kwadratowych, no tam 4900. I to plasuje nas w Europie na trzecim miejscu, a w Unii Europejskiej na drugim miejscu po rynku niemieckim. Przy czym ta dysproporcja między Polską a, a, a Niemcami nie jest taka duża, bo Niemcy mieli popyt na, na poziomie tam 5,200-5,100, my mamy 4,900, także widać, że jesteśmy, jesteśmy bardzo blisko. No i oczywiście to wielkie zainteresowanie rynkiem logistycznym i to, że on się tak dynamicznie rozwija, wpływa również na stopy kapitalizacji, ale to pewnie sobie jeszcze później e, to będziemy omawiać, bo rzeczywiście widzimy dalszą kompresję stóp kapitalizacji. Czyli rekordy, rekordy. Ta podaż 3700 metrów to też jest, powierzchnia w budowie 3700, to też jest zdaje się rekord polski. Zgadza się. Mhm. Dobrze. Zanim przejdziemy do przyszłości, ja jeszcze cały czas chciałbym zostać przy przeszłości i jakby potwierdzić Państwa komentarzami to, że magazyny rzeczywiście są tym głównym wygranym pandemii. Chciałem zapytać, jak. Pandemia wpłynęła na funkcjonowanie waszych biznesów. Jak spojrzymy sobie na przykład na galerie handlowe, to mamy tutaj sytuacje ekstremalne: urzędowe zamykanie tych nieruchomości, wchodzenie w umowy między wynajmującymi a najemcami. Jeśli chodzi o biura, no to tutaj nie było takich rzeczy, no ale te powierzchnie są cały czas wynajęte, ale nie są do końca używane i tak naprawdę. Najemcy cały czas opracowują strategię, co dalej robić, bo nie wiemy, jak ta praca docelowo będzie wyglądać. Jeśli chodzi o takie wasze codzienne relacje biznesowe, jak ta pandemia w ciągu tych kilkunastu miesięcy odkąd ona wybuchła, co zmieniła w biznesie? Znaczy, faktycznie początkowo było dużo niepewności, jak we wszystkich branżach, i my też mieliśmy wiele rozmów z naszymi najemcami, z naszymi partnerami. Na temat tego w jaki sposób oni mogą zabezpieczyć się przed ewentualnymi skutkami pandemii. Natomiast nie wchodząc w szczegóły, może tam tych rozmów dość szybko okazało się, że przegranych tej sytuacji jest tak naprawdę niewielu. Pewnie można powiedzieć o tym, że jednym z przegranych jest branża automotive. Chociaż to też nie jest tak spektakularny spadek, jak wszyscy przewidywali, że będzie i też pewnie jeszcze się okaże, co się stanie z tymi, z tymi klientami. Pewnie ci klienci, którzy stawiali bardzo mocno na retail, no to odczuli skutki zamknięcia ich, ich kanału sprzedaży i to też widzimy. Natomiast pozostałe grupy naszych klientów, czyli logistyka, czy to w formie 3PL, czy to w formie kurierki poszła praktycznie od samego początku mocno w górę. Wraz ze wzrostem e-commerce, który widzimy, ta logistyka poszła w górę jeszcze mocniej, to jest taki efekt spirali, która, która się nakręca, bo do obsługi tego biznesu e-commerce'owego potrzeba jest proporcjonalnie więcej logistyki. No, i generalnie ten sukces klientów e-commerceowych i logistycznych troszeczkę przyćmił problemy pozostałych branż. Łącznie z tym, że mieliśmy wiele takich przypadków. No może wiele to przesada, ale mieliśmy kilka takich bardzo konkretnych przypadków z naszego portfela, gdzie mieliśmy klientów, którzy mieli na przykład 90% sprzedaży w kanale retailowym i dopiero zaczynali swoją przygodę z e-commerce i na moment przed wybuchem pandemii nigdy nie stawiali bardzo mocno na ten kanał. No, ale plus był taki, że mieli coś, jakiś tam punkt wyjścia i mogli gdzieś tam szybko transformować swoją sprzedaż. Niektórzy klienci, możemy powiedzieć dzisiaj po dwóch latach, że są naprawdę dużymi wygranymi, bo dzięki temu, że, że zmienili swój kanał sprzedaży, byli w stanie dostosować się do, do realiów dzisiejszego biznesu i sprzedawać przez internet zdecydowanie więcej, no to mówimy dzisiaj o firmach, które z którymi zaczynaliśmy rozmawiać. Tak, może klamrując tą moją całą wypowiedź, zaczynaliśmy rozmawiać. E, Michał, e, co zrobić? 90% sprzedaży w galerii handlowych, galeria zamknięta. E, nie wiemy, jak mamy kontynuować biznes, a dzisiaj rozmawiamy z tymi samymi klientami, to są autentyczne historie o tym. E, Michał potrzebuje miejsca do wzrostu. Praktycznie potrzebują urosnąć dwukrotnie, no bo sprzedaż poszła tak do przodu i dotarliśmy do nowych klientów i, i do nowych rynków, i, i generalnie jest super. Także e, jest wielu wygranych. Ci, którzy potrafili szybko się zaadaptować, to e, wygrali pewnie podwójnie. E, generalnie e, powiedziałbym, że nasz portfel najemców i partnerów biznesowych wygląda bardzo zdrowo. No ja bym tutaj się całkowicie zgodził z tym, co Michał mówi o, o właściwie wielu wygranych, bo jak tych przegranych, to ja bym dzisiaj jakby nie wskazywał i jakby na siłę ich nie szukał. Oczywiście mówimy o tych branżach tutaj powiązanych z nami, nie jakoś tak bardzo szeroko na to, na to nie patrzę. Natomiast też z tymi wygranymi, to jakby tak ostrożnie, no bo jesteśmy gdzieś tam cały czas w biegu, cały czas ten wyścig, czy ten bieg, cały czas trwa. No i dopiero w przyszłości zobaczymy, dla kogo ten czas tak z takiej dłuższej perspektywy okaże się pozytywny, czy okaże się wygrany okaże się takim czasem całkowicie niestraconym i czasem, który, który dał znaczny rozwój. Tak, jakby dzisiaj z perspektywy dnia dzisiejszego, też naszych klientów na przykład patrząc, no to można powiedzieć: tak, No tu też się trochę zgadzając, że branża automotyw prze, przeżywa jakiś, jakiś kryzys. Natomiast też tak, jakby nie do końca. My, na przykład, oddawaliśmy w ubiegłym tygodniu duży obiekt dla firmy Valeo Siemens. Obiekt, w którym będą produkowane, czy już właściwie są produkowane, silniki elektryczne do samochodów osobowych. A, i ta fabryka już funkcjonuje, ta fabryka produkuje pełną parą, te samochody się sprzedają i właściwie no oczywiście większy problem jest z podażą niż, niż popytem, natomiast mi się wydaje, że to w pewnym momencie też się wyrówna i, i, i te, te, te łańcuchy dostaw. Pewnie już nie będą takie same jak były, jak były wcześniej, natomiast no, ta produkcja już zacznie pracować na odpowiednim poziomie i, i sprzedaż będzie się odbywała. Trudno mi się tak też bezpośrednio odnieść do rynku biurowego czy do retailowego. Tej Kolegom ma większe doświadczenie. My niestety, tylko czy stety tylko magazyny i można powiedzieć, że w tym jesteśmy dobrzy. I z tego, co tutaj koleżanka powiedziała, te 3 miliony 700 metrów, jakby w budowie, które są jakby na dzisiaj. To to jest fajna taka rzecz, która pokazuje, bo jakbyśmy przełożyli to na te liczby, które, które my mamy na co dzień, to drodzy Państwo, my dzisiaj mamy 3 miliony. 400-3 miliony 500 metrów kwadratowych magazynów projektów w przygotowaniu. I to jakby pokazuje jaka jest skala, a jesteśmy no, jednym z największych deweloperów w Polsce, ale nie największych. największym, są też inni, zacni, Którzy, którzy też na tym rynku są, i, i też życzymy im jakby dużo powodzenia, ale zobaczcie, co to pokazuje. Jeden z deweloperów, mówię tutaj jakby o naszej firmie 3 miliony 500 tysięcy metrów kwadratowych projektów, które przygotowujemy które za chwilę wyjdą na rynek. I to też się nie bierze, jakby ta liczba się nie bierze znikąd, no bo sobie wymyśliliśmy, że, że tyle, tyle to przygotujemy i, i bo właściwie nie wiem, na tyle nas stać, na tyle mamy capacity, na tyle mamy jakby pomysłów. Nie. My na tyle dzisiaj, jakby oceniamy nasze możliwości na tym, jakby rosnącym rynku. Czyli można sobie wyobrazić, w sumie, co może być, jakby w przyszłym roku no bo to jest taka perspektywa, kiedy te obiekty już będą realizowane w sensie będą budowane będą oddawane do użytkowania i to są obiekty, które przygotowywane są. No, no nie, nie, nie tylko spekulacyjnie. Tak? No bym dzisiaj powiedział, że oczywiście ten procent obiektów spekulacyjnych jest większy niż był dwa czy trzy lata temu. No bo powiedzmy trzy lata temu to spekulacyjnie to przygotowaliśmy 20, a maksymalnie 30% naszych inwestycji. I dzisiaj jest to jakby trochę więcej. Ale z drugiej strony patrząc jakieś takie 40, więcej 60% dzisiaj obiektów, które przygotowujemy to są przygotowywane obiekty pod konkretnych klientów, pod konkretne może jeszcze nie umowy podpisane, ale zapytania pod konkretne y, potrzeby. Więc to y, daje nam podstawę do myślenia no, w takim kierunku, że... Y, i jesteśmy na pewno na dzień dzisiejszy, czy wygranymi, nie nazywałbym to w ten sposób, ale na pewno pandemia mówiąc wprost, bo też nie ma co tutaj jakby owijać w bawełnę i trzeba mówić otwarcie, no nam pomogła, tej branży jakby pomogła, jest coraz więcej coraz więcej zamówień, coraz więcej jakby potrzeb i wygląda na to, że, że tak w najbliższym czasie będzie, że to dalej ten rynek będzie rósł. Tu zupełnie zgadzam się z kolegami. Rzeczywiście pandemia miała, można powiedzieć, może to źle zabrzmi, ale pozytywny wpływ na rozwój rynku magazynowego. Myślę, że właśnie my jesteśmy na to dobrym przykładem, ponieważ tak naprawdę koncepcja naszej firmy, założenie i rozbudowanie powstało w okresie pandemii. Tak naprawdę założyliśmy firmę po pierwszym lockdownie. I w, I w okresie kolejnych lockdownów zbudowaliśmy zespół, i w przeciągu roku um, udało nam się właśnie zbudować zespół, pozyskać inwestora, wybudować pierwszy obiekt i tak naprawdę za tydzień go przekazujemy najemcy, więc to też pokazuje, jak, jak duże jest zapotrzebowanie, że nawet taki mały gracz, jak my, bo my nie, nie oddajemy tylu jeszcze milionów metrów kwadratowych, to raczej można liczyć w tysiącach. Jednak jesteśmy w stanie tak szybko zrealizować. Jeśli chodzi o branże, które są wygranym, to faktycznie no, obserwujemy to samo co inni. Branża e-commerce, oczywiście fashion, beauty to są, to są aktualnie nasi najemcy, ale co też ważne, właśnie pierwszy najemca, który do nas wchodzi, jest to najemca spożywczy logistyka żywności. Rzeczywiście w pandemii wiele osób zmieniło mocno swój model zakupowy żywności i faktycznie Tutaj, tutaj widzimy duży trend, również zapytania w innych lokalizacjach. Jeśli chodzi o branżę automotive, z naszych własnych obserwacji e, wraca chyba. Tak, faktycznie był, był moment mocnego wstrzymania, teraz pojawiają się od nowa zapytania i, i e, chyba wraca. Rynek magazynowy, mówimy tak ogólnie, ale właśnie on się dzieli na różne inne klasy. Mówi się o rynku logistyczno-przemysłowym. Chciałem się skupić na tym rozgraniczeniu, czy jakoś te dwie nogi biznesu inaczej działały, jedna sobie radziła znacznie lepiej, a druga znacznie gorzej, jak to teraz wygląda. Rzucam w przestrzeń. To może ja zacznę. Dzisiaj chyba już nie mamy takiego momentu, że można e, powiedzieć, że logistyka, logistyka, logistyka i tylko logistyka. I autentycznie, no, nigdy tak nie było, jakby tak się odnosząc jak po inżyniersku, zupełnie jakby do, do liczb, ale dwa, trzy lata temu ta autentycznie branża logistyczna, patrząc na nasz e, też jakby profil klientów, no, to było 80-90%. Wolumenu metrów kwadratowych, no bo to, to, to są firmy, które potrzebowały powierzchni rzędu 20, 30, 40 tysięcy metrów kwadratowych i to, mówiąc kolokwialnie, jakby robiło, robiło robotę. Z czego to wynikało? No wynikało to z tego, że jednak rynek polski jest bardzo mocny, jeżeli chodzi o rynek logistyczny, jeżeli chodzi o rynek dystrybucyjny i tych zapytań wtedy jakby było, było bardzo dużo. Mieliśmy bardzo często takie Zapytania ofertowe o 20-30 o tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej potrzebnej za pół roku, potrzebnej za 8 miesięcy. I to wywołało wtedy to, co mówiłem wcześniej, ten, ten, też tą, tą skalę budowania spekulacyjnego, z racji tej, że no my musieliśmy jako deweloperzy być przygotowani na, na zapytania z rynku. Takie, które mówiły, no potrzebuję 20-30 tysięcy metrów kwadratowych, ale za pół roku, bo będę miał kontrakt, mówię tutaj o firmie logistycznej, która z kolei rozmawiała, rozmawiała z klientem i do, nie, do nich, do, do takiej firmy, mówi: Dobra, no dam ci obsługę takiego czy innego jakby towaru, natomiast no musisz mieć powierzchnię, w której, w której to obsłużysz. I takich zapytań było dużo. I, i te, tak patrząc na, na, na skalę, na ilość metrów kwadratowych, no to, to zdecydowanie to robiło wtedy największy, największy wolumen. Teraz e, to się zmienia. Znaczy, Powoli moim zdaniem zaczyna się zmieniać, bo tak jak troszeczkę, tak mi się wydaje, ten rynek logistyczny, czy ta branża logistyczna nie nazwa tego wyhamowała, tylko ona się nasyciła, no bo ona naprawdę zdjęła z rynku, kolokwialnie mówiąc, bardzo dużą ilość metrów kwadratowych powierzchni. tak Takie duże wolumeny w ostatnim czasie, nam Jako, 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 jako dostawcy tych, tych, tych powierzchni magazynowych zaczęła zapewniać blanża E-Commerce, no bo i to jest efekt tylko i wyłącznie jakby COVID-u, i to, co Michał powiedział, no firmy, które gdzieś tam zaczynały wcześniej ze sprzedaży, w ogóle nie w tym kanale, nagle na ten kanał zaczęły się przestawiać i, i bardzo dobrze w, na tym kanale sobie, w tym kanale sobie radzą. I to też, drodzy Państwo, tam spodowało naprawdę bardzo duże ilości, bardzo duże zapytania ofertowe nie chcę. Mówić o gigantach typu Amazon, natomiast też mniejsze firmy takie, może nawet nie, nie wszyscy o niej słyszeliśmy, no ale potrafiły wynajmować od nas 20-50 tysięcy metrów kwadratowych, nawet do jakiejś takiej obsługi e, kanału komersowego e e, lokalnego. Moim zdaniem też ten, e, ten, ten, ta branża już w tej chwili e, urosła też na tyle, że no jest w stanie e, obsługiwać ten wolumen klientów, których, których, których ma, ten wolumen oczywiście dalej będzie rósł, no bo ten przyrost jeżeli chodzi o, o e-commerce to roku mamy dosyć duży, mówi się o tym, że to jest 18% z roku na rok jeżeli chodzi o, o przyrost klientów e-commerce'owych, natomiast wydaje mi się, że tam też już jesteśmy, e, jesteśmy no tak powiem blisko i bliscy Pewnej stabilizacji absolutnie nie mówię, bo to, to, to cały czas będzie przyrost, ale pewnej stabilizacji. Natomiast to co przed nami wydaje mi się to jest właśnie ta branża produkcyjna. Ta branża, która z, znowu jakby będzie, będzie potrzebowała zupełnie innych budynków. No bo nie da się budynków logistycznych w prosty, tani sposób przekwalifikować, zmienić na, na budynki produkcyjne. A to widać, że to jest dzisiaj przed nami. To może na razie. Tyle, bo pewnie dalej będziemy o tym łańcuchu dostaw i innych rzeczach jakby rozmawiać. Natomiast to autentycznie to zerwanie łańcucha dostaw powoduje to, że jednak teraz szuka się miejsc na, na niewielkie powierzchnie produkcyjne. Mówię niewielkie, no to oczywiście z punktu widzenia tych dużych powierzchni logistycznych to to są niewielkie, ale w ogóle to jest 10-5, 20 tysięcy metrów kwadratowych i, i, i właśnie widzimy coraz więcej zapytań o Powierzchnie, stricto e, powierzchnie produkcyjne. Jak, jak to wygląda w Znaczy Ja w dużej mierze się zgadzam, o tyle, że e, faktycznie musimy powiedzieć, że takim realnym driverem dla, e, dla rynku w czasie pandemii e, był ten wzrost e-commerce, wzrost e, zakupów online, zmieniające się nawyki konsumentów i to pociągnęło za sobą. Rozwój firm logistycznych. Faktycznie widzieliśmy zapytania i z jednej i z drugiej strony, i z drugiej strony było ich, było ich bardzo dużo. Natomiast e, też nie możemy powiedzieć, że nie wiem, produkcja e, słabła wtedy. Pewnie, jeżeli chodzi o tą produkcję, no to musielibyśmy spojrzeć bliżej na e, bardzo konkretne branże. E, natomiast e, ja mogę powiedzieć, patrząc na e, mój portfel, Partnerów i najemców, których mamy ponad 100, że tam w zasadzie wszystkie firmy produkcyjne, które były, no to przeszły suchą nogą przez, przez ten kryzys, szczęśliwie dla nas i, i dla nich. Także tak, widzimy przyspieszenie, które było w e-commerce i w logistyce. Widzimy stabilizację do tej pory, jeżeli chodzi o tą produkcję. Ja być może jestem trochę większym optymistą, jeżeli chodzi o dalszy rozwój e-commerce, bo wydaje mi się, że wciąż ten dystans, który mamy do nadrobienia za UKM, czy za Stanami, czy za Chinami jest, jest ogromny. W Polsce jest między 14 a 15% udział handlu e-commerce w sprzedaży ogółem a w UK mamy około 20%, w Stanach mamy około 25%, jeżeli się nie mylę za tak grube liczby podaje. Chiny są chyba rekordzistą i tam 27% jest udziału, więc to jest gdzieś tam jeden realny driver dla tego naszego polskiego rodzimego rynku. No i tam jest cały czas dużo do zrobienia, dużo się mówi o tym, że teraz te firmy, gdzie nie wiem, nasyciły pewne grupy konsumentów będą na przykład teraz celować w to starsze pokolenie klientów. tak? Jest dużo do zrobienia w Niemczech, jest dużo do zrobienia w Polsce. Wszyscy teraz chcą targetować tego klienta 50 czy 60, plus, żeby, żeby on zmieniał swoje nawyki. Wydaje mi się, że to są takie realne szanse dla tego rynku. Jeżeli gracze na nim obecnie je wykorzystają, no to będziemy widzieć dalszy, taki bardzo organiczny i bardzo zdrowy rozwój. Tego e-commerce i logistyki, która temu towarzyszy, i wzrost nasycenia tej, tej sprzedaży handlem elektronicznym. A z punktu widzenia takiego nowego gracza, czy wy się nastawiacie na jakiś konkretny rodzaj klientów? Właśnie, pan powiedział o dystrybutorze z branży spożywczej. A czy przemysł też was interesuje? Jak, jak widzicie te perspektywy? Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o najemców produkcyjnych, faktycznie widzimy zwiększoną ilość zapytań, jest to tak jak właśnie wspomniałem widzimy trochę po branży automotive jest, pojawia się coraz, coraz więcej zapytań, tak samo jakieś mniejsze produkcje lub konfekcjonowanie i widzimy to zarówno na naszym projekcie w Rzeszowie jak i we Wrocławiu czy, czy w Goleniowie więc właściwie w każdej, w każdej z, z tych lokalizacji w których aktualnie Zaczynamy, zaczynamy lub już budujemy nasze obiekty. Wydaje mi się, że nawet dobrze obrazuje zwiększoną produkcję ilość osób zatrudnionych obecnie. proszę zauważyć, że ogólnie w, w takim tej branży industrial, tak, czyli przemysłowo-magazynowej, obecnie chyba, o ile się nie mylę, około 50% osób zatrudnionych jest przy produkcji. Gdzie jeszcze trzy lata temu było to 30%, tak? Także widać, że właśnie najprawdopodobniej trochę i zmiana, e, właśnie te zerwane łańcuchy dostaw, zmiana to, to są też na przykład trendy, które obserwujemy. Firmy np. z UK, e, dążące do tego, aby, to znaczy prowadzące dużo operacji w, w Europie, jednak rozważają przeniesienie produkcji. Do Polski lub do innych krajów ze względu na Brexit i ze względu na pandemię. Więc tutaj nałożyły się dwie rzeczy, w sumie podejrzewam, w przypadku takich firm, jeśli chodzi o decyzję. Także, tak, także tutaj, tutaj, nawet właśnie widać po statystykach osób zatrudnionych, że rzeczywiście ten trend jest, zwiększa się i my jak najbardziej nastawiamy się. Oczywiście zawsze kluczem jest to, co Ryszard powiedział: trzeba odpowiednio zaprojektować i przygotować te budynki, bo rzeczywiście najemca produkcyjny Często ma trochę inne wymagania i budynki muszą być zaprojektowane w sposób elastyczny. Nieraz plany miejscowe też e, muszą być do tego dostosowane. Tutaj, tutaj rzeczywiście nieraz napotykamy na takie wyzwania, zresztą jak każdy inny deweloper, e, zmiany planu, e, ewentualnie współpraca z, z, z lokalnymi władzami. Na szczęście odpłukać idzie to raczej sprawnie, e, i, i jeśli tereny są odpowiednio urbanistycznie przygotowane, to My jak najbardziej nastawiamy się na takich najemców. Jeżeli mogę tylko dodać, dla nas, jako dla inwestora, który nie dla dewelopera, a dla kogoś, kto zostaje z tym produktem na, w dłuższym horyzoncie czasowym, no to taka elastyczność jest bardzo ważna. Jeżeli widzimy, że budynek jest zaprojektowany w taki sposób, który daje nam możliwości jego rozwoju, transformacji w momencie, kiedy te pierwotne umowy najmu wygasną, to na pewno będziemy to postrzegać jako duża zaleta. To nie jest tak oczywiście, że ten e-commerce się... Urwał swoinki nagle jak przyszła pandemia, bo on się cały czas rozwijał i był wskazywany jako ten driver wzrostu branży magazynowej, ale niewątpliwie pandemia po prostu przyspieszyła, była katalizatorem tych zmian i widać było, że za każdym lockdownem ten udział e commerce rośnie, ale jak tylko lockdown został zdejmowany, no to znowu spadał. I z punktu widzenia podmiotu, który wnikliwie się przygląda całemu rynkowi, jak te perspektywy wyglądają? Tu już pan prezes trochę o tym powiedział, jakim driverem jeszcze może być ten rozwój e-commerce w Polsce. No ja myślę, że pod względem e-commerce jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa jako kraj. Tutaj w strukturze popytu e-commerce jest na pierwszym miejscu to jest 15% popytu, gdzieś tam 14,7% to jest, to jest 3PL, i pod, później mamy też handel, więc łącznie te trzy sektory to jest około 45-50% całkowitego popytu. My widzimy bardzo dużo nowych podmiotów, które wchodzą na rynek e-commerce, podmiotów, które obsługują ten rynek, które mają niesamowicie szybki, szybką, dobrą dynamikę rozwoju i one rzeczywiście rokrocznie potrzebują około, nawet takie małe podmioty, około 30-40 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni. Um, także tutaj z naszych analiz wynika, że, że, że jednak ten e-commerce jeszcze będzie, będzie z nami i będzie się dobrze rozwijał. Są różne słowa klucze e-commerce, jedno, jedno określenie, inne to jest e nearshoring tak zwany, czyli ten trend przenoszenia e operacji z dalekich rynków tutaj bliżej, e bliżej nas, e czy Państwa zdaniem to jest właśnie takie modne słowo, wytryk, słowo klucz, takie bardziej myślenie życzeniowe? Czy rzeczywiście coś takiego nastąpi, a może już widać, że następuje? No tak, modne słowo, nowe słowo, musimy się nauczyć, no. ale życie już nas uczy, bo e, moim zdaniem to już jest i to, to co jakby powiedziałem wcześniej, e, to jest przed nami. E, ale może nie, że gdzieś tam daleko, tylko na przykład my już to obserwujemy. Obserwujemy to po tym, że mamy coraz więcej zapytań mniejszych firm może nie mniejszych firm, ale zapytań o mniejsze budynki, budynki bardziej wyspecjalizowane i to głównie budynki produkcyjne. Ja mogę się z Państwem podzielić tak naprawdę przykładem z paru ostatnich tygodni, chociażby przykładem z rejonu Bielska Biała i Czechowic, czyli tam, gdzie właśnie oddaliśmy ostatnio w tą fabrykę wspomnianą silników elektrycznych Valeo Siemens. Mamy teraz tam bardzo dużo zapytań takich o powierzchnię 2, 3, 5 tysięcy metrów kwadratowych i to w 50% są zapytania od poddostawców, kooperantów, właśnie firm, które tam funkcjonują w tamtym miejscu. Nie mówię tylko firmy, kooperantów, poddostawców tej jednej firmy. Natomiast no, no jest tam takie zagłębie właśnie e, głównie produkcyjne. A, i te zapytania one wynikają nie, nie z tego powodu, że nagle powstała nowa firma, która produkuje tam nowy produkt, no bo to nie jest nowa firma. Ta firma tam była, tylko produkowała jakby inny produkt. Natomiast tam jest jakby takie już wygenerowane zapotrzebowanie na, na mniejsze firmy, które są poddostawcami mają być nowymi poddostawcami do firm produkcyjnych. To nie wynika to tylko i wyłącznie z tego, że, no może nie całkowicie, ale jednak jest zaburzony ten łańcuch dostaw z daleko, wschod z daleko, wschod z daleko wschodu, z, z Azji i firmy szukają dzisiaj jakiegoś innego rozwiązania i odwracają się z powrotem czy wracają z powrotem do polskich dostawców, polskich producentów. I zdecydowanie obserwujemy ten trend przenoszenia produkcji do nas po prostu, ale i to nie jest tylko przenoszenie, tylko to jest też jakby e, odtwarzanie tego naszego potencjału produkcyjnego, które też mieliśmy wcześniej, no bo przecież wytwarzaliśmy różnego rodzaju e, elementy, e, czy, czy chociażby w branży automotyw, czy w innych branżach, natomiast dzisiaj to nabiera tak naprawdę nowego blasku, nowej siły, i w tym upatrujemy e, też dużego wzrostu e, zapotrzebowania na powierzchnie produkcyjne i ten wzrost raczej jest przed nami. Trochę, trochę chyba jest tak, że ci producenci stracili zaufanie do, do tego, że na koniec dnia zawsze ten towar dojedzie na czas i będą e, mogli sprzedać produkt. No bo nie wiem czy Państwo próbowali kupić PlayStation 5 ostatnio. E, ja, ja próbowałem, e, jechałem, kupiłem na Oliksie, jechałem samochodem do Łomianek, Ktoś kupił na promce i sprzedawał z marżą 300 zł. No i takich historii jest dużo. Mamy problem z samochodami. Te problemy z dostępnością komponentów są realne. Więc ten nearshoring czy innymi słowy wzrost lokalnej produkcji trzeba po prostu postrzegać jako hedging firmy produkcyjne może nie zabezpieczały się w tym stopniu wcześniej, ich zaufanie do łańcucha dostaw było bardzo duże i pewnie też nie będzie tak, że w 100% przeniosą teraz produkcję do Europy, no bo ona jest po prostu droższa, ale jakiś potencjał produkcyjny tutaj warto mieć, jakąś alternatywę, jakieś zabezpieczenie, no bo po prostu jeżeli te komponenty potrzebne nam do produkcji nie dojadą, no to nie sprzedamy dobra, nie, nie zarobimy nie wygenerujemy przychodu, więc jest to pewne bardzo realne ubezpieczenie i zabezpieczenie swojej działalności. Jeszcze odpowiadając na pytanie, czy to jest myślenie życzeniowe, ja bym powiedział, że to jest konieczność. Rzeczywiście na zasadzie, takiej jak Michał wspomniał, takiego hedgingu, przynajmniej częściowo przeniesienie tej produkcji na rynki, które są zlokali zlokalizowane bliżej e, docelowego odbiorcy, jest po prostu teraz koniecznością. E, I ja myślę, że tutaj należy upatrywać ogromnego potencjału i ogromnej szansy dla Polski, która jest relatywnie nadal tania, jak gdyby w kontekście całej Europy. Nawet pod względem e, jak gdyby ceny za, za, za obiekty, tak, w których zlokalizowany byłby ten, na przykład ten light industrial, bo jeżeli spojrzymy na czynsze, no to Polska jest jednym z bardzo nielicznych kilku dosłownie krajów, które mają tak niskie czynsze za, za logistykę i za industrial, a w porównaniu do Niemiec to jest, to jest niemalże dwukrotność, jeżeli mówimy o headline'ach, w porównaniu do, do Wielkiej Brytanii nawet więcej. Także tutaj, tutaj myślę, że troszkę ten nearshoring się skupi na naszym rynku i tutaj, tutaj duży potencjał. To trochę wyprzedziła Pani moje pytania, no to właśnie no bo łatwo powiedzieć, nearshoring, przenosimy, ale to niekoniecznie przenosimy do Polski, bo nie jesteśmy tutaj jedynym rynkiem, jest jeszcze i wszystkie inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Czym my tutaj jakoś wygrywamy z tymi sąsiadami? No, wygrywamy. No, Wygrywam pod, ką, pod kątem, jak gdyby, czynszu, to, 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 to o czym powiedziałam. Nadal wygrywamy pod kątem kosztu pracy. E troszkę tylko się pojawia problem jakby dostępności tych zasobów pracy, tak, tutaj, tutaj nawet widzimy, że w przypadku prostych projektów logistycznych mamy, mamy problem z zasobami. Tych wyzwań rynku logistycznego i ry wyzwań rynku industrialnego jest, jest więcej, tak, dostępność, dostępność gruntów, dostępność pracy, eee, także to, to jest też, Fajny proces, który my obserwujemy, w którym e, kierunku ten rynek będzie zmierzał i jakiego typu też projekty będą dostarczać deweloperzy, żeby przyciągnąć ze sobą Ja bym się z tym zgodził w stu procentach. Ale jeszcze chciałbym dodać, że nie tylko dostępność ziemi i dostępność pracy jest ważna dla tego naszego rodzimego rynku i postrzegana jako przewaga, ale też elastyczność tego polskiego rynku pracy. E, nie wiem, czy możemy o tym mówić, bo to nie do końca poprawne politycznie. Elastyczność polskiego rynku pracy, czyli nie wiem, możliwość chociażby zredukowania zatrudnienia. To jest coś, co najemcy, relokujący biznes, na przykład z Niemiec do Polski, uważają za realną przewagę. Ale to, co jest super dużą zaletą naszego rodzimego rynku, to jest elastyczność tego, w jaki sposób możemy budować, jak szybko możemy budować. To, że jesteśmy w stanie Pewnie wybudować projekt od pomysłu do pozwolenia na użytkowanie w dwa lata. Panowie tutaj pewnie powiedzą, że to jest super łatwo. Dwa, dwa budynki z Dwa lata, dwa budynki. Właśnie. A, a nasze doświadczenie z Czech, czy z Niemiec, czy z Holandii, czy z Hiszpanii pokazuje nam, że to jest absolutny ewenement w skali naszego portfela i to jest tak naprawdę coś, czym bardzo mocno dzisiaj wygrywamy na rynku, bo nie każdy producent i nie każdy. Sprzedawca online czy jakikolwiek wie dzisiaj, jaka będzie sytuacja za dwa czy trzy lata, ile będzie potrzebował. I to, co widzi na przykład w Czechach, gdzie mamy dany landbank i on nie ma możliwości rozwoju, a jak będzie się chciał rozwijać, to będzie musiał poczekać może trzy lata, może pięć to jest realny hamulec jego wzrostu. A w Polsce tego hamulca na dzień dzisiejszy nie ma. I to jest, to jest ogromny argument za tym, że Polska będzie beneficjentem tego popytu. Kiedy LCube rysował sobie analizę SWOT poprzedzającą wejście na, na rynek, to ten nearshoring się gdzieś tam znalazł na, po stronie szans? Tak, oczywiście. I tak jak wspomniałem, rzeczywiście po zapytaniach, które my otrzymujemy, to większość zapytań produkcyjnych to jest dyslokacja produkcji. tak? Czy to jest UK, czy, czy to są Stany Zjednoczone, Niemcy. Wydaje mi się, że tutaj Polska też jeszcze jakie ma atuty, żeby wygrać akurat tutaj te projekty. To jest też właśnie to, co powiedzieliśmy. Jest siła robocza, ale nie o to chodzi nawet, że stania. Proszę zauważyć, że my też mamy dużo wykwalifikowanej kadry, takiej średniego szczebla, średniego lub wyższego, historycznie w, w terenach przemysłowych, w jakichś strefach przemysłowych, w których kiedyś ten przemysł był. Tak? To jest ciągle Śląsk, właśnie Rzeszów. My widzimy to po swoich zapytaniach. Bydgoszcz, co pewnie Ryszard może potwierdzić. Tam jest przecież bardzo dużo siły e, roboczej, pracowników wykwalifikowanych, którzy kiedyś w tym przemyśle mechanicznym, tak, mają bardzo dużo doświadczenia i ciągle są to osoby dostępne z wiedzą, które, które mogą wykorzystać tą swoją wiedzę przy produkcji. E, więc, więc tutaj jak najbardziej, jak najbardziej tym e, zyskujemy. Myślę, że jeszcze z takich ciekawych tematów, których tutaj nie poruszyliśmy, nearshoring to jest jedna, są jeszcze takie. Tematy, które też wpływają na rozwój magazynów, na pewno, um, których tutaj nie, be, nie braliśmy pod uwagę, a też mocno zyskują na, na popularności. To jest to jak na przykład Quick Commerce, tak, rzeczywiście e-commerce, mówimy już to e-commerce, ale rzeczywiście Quick Commerce zaczyna powoli tutaj mocno wchodzić ten. i faktycznie nie wiem, czy Państwo już korzystali, czy nie. Ja już z tych niektórych aplikacji korzystałem. No jest to faktycznie niesamowite. Faktycznie w 10 minut ten Przysłowiowy lisek dowozi zakupy i faktycznie jest to, jest to, jest to dobra, dobra usługa. Korzystają na razie ze swoich Dark Store, okej, okay, są, są tu gdzieś małe magazyny w centrum miasta. Natomiast rozwijając ten biznes, też prędzej czy później będą musieli korzystać no, najprawdopodobniej z naszych magazynów gdzieś na obrzeżach, więc, więc to jest też coś, co na pewno tutaj wpływa na, na, na rozwój. Mówiąc o, o magazynach, o całym rynku, zazwyczaj zwracamy uwagę na tych wielkich graczy, ogromne fundusze, ogromnych deweloperów z wieloletnią tradycją. Interesuje mnie, jak to jest postawić taką spółkę właśnie od zera na tym rynku magazynowym. Jaki mieliście pomysł na biznes? Jak widzicie ścieżkę rozwoju? No, pomysł na biznes zrodził się właśnie tak, jak wspomniałem w okresie pandemii. E, upatrzyliśmy tutaj swoją szansę. E, bo to jest akurat tak też, że osoby wszystkie, które tworzą tą spółkę, takie dosyć kumulatywne doświadczenie, mamy dosyć spore, więc, więc tak naprawdę było to w, w wykonanie czegoś trochę w innym układzie. E, jaki mamy pomysł na biznes? My przede wszystkim właśnie chcieliśmy się skupić na bliskim kontakcie z klientem. I tak naprawdę wszystkie projekty, które przygotowujemy są pod, pod danego klienta, są, wpierw słuchamy potrzeb, szukamy działek i, i, i tam zaczynamy budowę i tak jak też już wcześniej może wspomniałem, my też skupiamy się na tych klientach, też nie na mniejszych powierzchniach, na klientach, którzy nieraz nie są może rozważani, natomiast my widzimy w tym potencjał tak, widzimy w każdym nawet najmniejszym najmniej potencjał na rozwój i, i dlatego tak przygotowujemy swoje projekty, żeby elastycznie móc tych klientów też, też lokować później w naszych kolejnych projektach. No to ustaliliśmy, że koniunktura jest bardzo dobra, najemców nie będzie brakować. Pewnie problem jest z tym, żeby im te magazyny zbudować. Jakie z Waszego punktu widzenia są teraz główne problemy, jeśli chodzi o utrzymanie podaży na odpowiednim poziomie? No jeszcze tylko dwoma słowami bym się odniósł do tego, nie, co powiedzieliśmy tutaj jakby wcześniej. Zdecydowanie widzimy my też i po zapytaniach i po tym, co robimy na co dzień i po tym, o czym rozmawiamy z naszymi i obecnymi i potencjalnymi klientami. Ten, ten, ten wzrost, czy ta dalsza prosperity, ona jest przepisana autentycznie do rynku polskiego i naszym zdaniem będzie dalej przepisana do rynku polskiego, bo jednak te rynki sąsiednie są, są inne, są trudniejsze. To, co Michał tutaj powiedział, no też nie ukrywam, my wychodzimy na te rynki jakby sąsiednie, ale to nie jest jakby naszym priorytetem, żeby tam być największym, żeby tam, nie wiem, też w bardzo szybkim tempie budować te magazyny. Naszym priorytetem jest to, żeby być międzynarodowym, żeby też obsługiwać klientów tych, których mamy w Polsce i którzy oczekują magazynów w innych krajach, żeby te magazyny dostawali od nas, a nie od naszej konkurencji. Natomiast całkowicie potwierdzam, że nasze nieduże doświadczenie, jeżeli chodzi o rynek niemiecki czy rynek bardziej rynek czeski, tam proces inwestycyjny to jest dwa. Lata, ale dwa lata to są, to są kwestie związane z pre-developmentem, kwestie przygotowania e, e, pozwoleń na budowę, wcześniej szukania gruntów, uzyskiwania decyzji środowiskowych. U nas e, Teraz może troszeczkę się zmieniło, też trosze, trochę się wydłużyło, natomiast w Polsce do tej pory to było tak, że decyzja środowiskowa 3-4 miesiące, pozwolenie na budowę 2-3 kolejne miesiące i właściwie w pół roku projekt był gotowy, czyli od znalezienia gruntu, nawet nie pozyskania tego gruntu, tylko znalezienia odpowiedniego gruntu, zabezpieczenia tego gruntu, umową przedstępną. Za pół roku mieliśmy produkt gotowy do zaoferowania klientowi, bo. Klient oczekiwał produktu konkretnego z konkretną rekalizacją i z konkretnym terminem realizacji, a taki konkretny termin realizacji można było zagwarantować tylko wtedy, kiedy już się miało pozwolenie na budowę. I ten czas to było pół roku. Jest nadal, może teraz troszeczkę się wydłużyło. Natomiast te rynki ościenne no to co? No to nie dość, że. Grunty dwa razy droższe, nie dość, że dwa razy dłuższy termin uzyskiwania pozwoleń na budowę. No i czy rynek niemiecki, oczywiście duży, rynek czeski, już też dużo mniejszy, dużo, dużo mniej, mniejszy potencjał. Dlatego uważamy, że ta alokacja z różnych części Europy, części świata, właśnie będzie się kierunkowała w stronę Polski. I my nadal będziemy te, te powierzchnie dostarczać, bo my, mówię oczywiście o całej branży, dlatego że Polska jest przygotowana, moim zdaniem infrastrukturalnie, dzisiaj i, i podażowo, jeżeli chodzi o podaż gruntów do obsługi dużej ilości nowych klientów, tych, którzy już są u nas oczywiście i się rozwijają, jak również i tych nowych, którzy, którzy pukają gdzieś tam do. Do naszych drzwi. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo dużą bazę gruntów, znaczy bazę, no, odnoszę się w ogóle do, do gruntów w Polsce, które e, e, mamy dużo gruntów, które mają plany miejscowe, które, które są gotowe do, e, do procedowania pozwoleń na budowę, właśnie na hale, e, hale magazynowe czy hale produkcyjne. E, Troszeczkę wydłużył się pewnie głównie przez pandemię ten proces uzyskiwania pozwoleń na budowę. Ale gro firm, takich jak nasza, właśnie przygotowuje już potencjalne grunty do, do inwestycji. To, co powiedziałem wcześniej, my mamy takich inwestycji dzisiaj na 3,5 miliona metrów kwadratowych, które są w trakcie, w trakcie przygotowywania. I definiując trochę to, co znaczy w trakcie przygotowania, no to znaczy, że mamy podpisane umowy przedstępne zakupu gruntu, czyli już takie kompletne, pełne trzymanie na gruncie, mamy decyzje środowiskowe, jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwoleń na budowę. Takim, takim punktem, gdzie już jakby zaczynamy rozmawiać z klientem to jest właśnie e, decyzja środowiskowa, no bo jak już jest decyzja środowiskowa to wiadomo, że do tego pozwolenia na budowę jest bliżej i wtedy z takim, e, z takim projektem możemy wychodzić na rynek. No pewnie, że jest oczywiście jakimś problemem to, że grunty podrożały, w niektórych miejscach te grunty podrożały no, prawie no, o 50, 70, czasami nawet 100%. A, czy nas to przeraża? Ja bym powiedział tak. Dobrze, że podrożały, no bo dlaczego właściciele gruntów nie mają zarobić więcej? Dlaczego cena tych gruntów ma być tak bardzo różniąca się od ceny gruntów, które mamy za zachodnią granicą, na przykład? E, e, oczywiście. Czy to jest kwestia jakby profitu? Moim zdaniem, ten profit na projektach utrzymujemy mniej więcej podobny jak były wcześniej. Dlatego, że też te yieldy, czyli ten, ten, ten profit sprzedażowy, też się zwiększył, bo to wynika z tego, że inwestorzy, głównie fundusze inwestycyjne, które takie gotowe projekty kupują, też dużo lepiej oceniają dzisiaj ten nasz rynek niż, niż oceniały ten rynek 3-4 lata temu. Na pewno Problemem jest wzrost cen materiałów, i też w pewnym sensie, tak przewrotnie bym powiedział, nie sam wzrost cen materiałów jest jakby problemem, tylko niepewność dostępu materiałów, niepewność tych cen. No bo to jest tak, że ceny zmieniają się z dnia na dzień. Moim zdaniem, my, my dzisiaj walczymy jakby z takimi problemami związanymi czasami z dostępnością tak dużej ilości materiałów, które potrzebujemy, jakby niż z samą ceną. Na pewno dla nas problemem jest zmiana ceny, ceny w trakcie budowy, no bo to jest kwestia przewidywalności projektu, bo w 100% przypadków jest tak, że jak rozpoczynamy budowę, no to już mamy zakontraktowaną cenę z generalnym wykonawcą. W, 80-70% już na taką inwestycję mamy podpisane umowę najmu. No i zmiana cen i kosztów w trakcie budowy, no oczywiście to powoduje duże perturbacje, no bo albo trzeba rozmawiać z generalnym, albo trzeba rozmawiać z, z potencjalnym klientem. Wiadomo, że to jest ciężkie, no albo trzeba zaglądać we własną kieszeń i, i, i patrzeć, ile tam jeszcze tego zapasu zostało na, na, na projekcie, żeby, żeby go, żeby go dowieść. A panom jak się buduje w Polsce? No, też niestety doświadczamy tych samych problemów. Tutaj tak jak to, e, zgadzam się z Ryszardem, tak jak powiedział, to nawet nie chodzi o, e, o, o to, że te ceny, e, tak, szczególnie materiałów, i to mówią, tylko nieprzewidywalność, bo tak naprawdę w tym momencie no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy projekt, który rozpoczniemy w połowie przyszłego roku, czy te ceny materiałów dalej będą szły w górę, czy, czy, czy jednak e, czy nie, czy się zastopują, czy pewnie już jakoś e, mocno nie stanieją, ale. Ale jest ta nieprzewidywalność, tak? to jest jednak naj, największym problemem. Jeśli chodzi o, o działki, no też, no tak jak cały rynek, no mamy podobne tutaj wyzwania, um, dlatego też zaczęliśmy z, zwracać się w kierunku no działek brownfieldowych, no też, też nie jest to nic odkrywczego, też inni, inni to stosują, nawet zaczęliśmy się już przyglądać na jednym z projektów, który robimy z naszym. Partnerem, e, akurat projekt w Gliwicach, e, też będziemy budowali magazyn i będziemy starali się, przynajmniej zbadamy możliwości dostosowania e, obiektu retail'owego, jako, jako taki magazyn, może SBU, może, może inny format. E, ze względu właśnie trochę też na właśnie dostępności tych działek. Także trzeba tutaj szukać trochę nowych, nowych dróg e, rozwoju. E, ale, ale rzeczywiście, no. Jak na razie, jak na razie udaje się te problemy w jakiś sposób pokonać. Ja może z, z perspektywy inwestora e, powiem w ten sposób. E, faktycznie, faktycznie jest tak, że koszty rosną, faktycznie jest tak, że w innych jurysdykcjach czy na bardziej dojrzałych rynkach te koszty czy ziemi, czy robocizny są na, na wyższym poziomie i nasz rynek bardziej dojrzewa, te ceny gdzieś tam gonią zachód przysłowiowo. Dla nas taką rzeczą, która nas trochę martwi. No z jednej strony jest, jak jest, z drugiej strony, jest to jakiś znak zapytania, że faktycznie dzisiaj ten zysk, czy dewelopera, czy inwestora, jest finansowany przez spadające stopy kapitalizacji. Pytanie brzmi na ile, na ile to jest zjawisko podtrzymywalne. Nie mówię, że tu jestem pesymistą, czy nie mówię, że oceniam, że jesteśmy za nisko, bo, bo, bo to nie jest to ale bardziej patrzę na to w takim kontekście, że jest to jakieś nowe zjawisko na rynku. Faktycznie e, polska i polski rynek magazynowy wydaje się czymś bardzo atrakcyjnym. Faktycznie widzimy nowych graczy, starzy gracze zmieniają alokację portfeli, chcą więcej magazynów i chcą więcej magazynów w Polsce. To się przekłada na, na tą kompresję stóp. E, natomiast zastanawiamy się na ile finansowanie tego zysku poprzez kompresję stopy jest, jest czymś dobrym albo na ile jest tak, że wyłącznie ta kompresja stopy kapitalizacji powinna finansować ten zysk. Tutaj trochę patrzę na kolegów deweloperów i zastanawiam się tak głośno sam do siebie, no bo panowie wiecie lepiej, dlaczego, dlaczego faktycznie nie... Mamy możliwości, czy nie macie możliwości, żeby, żebyśmy popracowali nad faktycznym zwrotem z inwestycji, podnieśli ERW? No bo tak, no zysk, zysk mamy, ale też będziemy mieli zaraz taką sytuację, gdzie będziemy brali, finansowali projekty na 60% LTV, no bo te headliny, które dzisiaj są niezmienne, no nie starczają nam już, żeby sfinansować tą, tą, tą wartość, którą finansowaliśmy dwa lata temu. I druga część mojego pytania jest taka: no dzisiaj, pewnie, patrząc na ten nasz region, jesteśmy najbardziej konkurencyjni cenowo, ale tak jak wszyscy tutaj zgodnie mówiliśmy, to nie jest jedyna przesłanka, a być może nawet to nie jest główna przesłanka, dlaczego firmy tutaj przychodzą i się lokują. Dlaczego nie zaryzykować i, i nie zblendować trochę tej, tego, tego zysku częściowo stopą, a częściowo zwiększonym czynszem? No to jest tutaj zdecydowanie strzał w dziesiątkę. Nie poruszyliśmy jakby tego wątku, nie dlatego, żeśmy o nim zapomnieli, ale on jest, on jest najważniejszy. On jest taki trochę oczywiście delikatny w kontekście jakby naszych klientów. Natomiast zdecydowanie w tym wszystkim brakuje nam dzisiaj wzrostu. Mówiąc prost, wzrostu czynszu, te czynsze są nieadekwatne do kosztów, które dzisiaj mamy, bo oczywiście fajnie, że mamy tą, tą kompresję, ten spadek Jelda i, i, i jakby nadrabiamy te, zasypujemy trochę tą dziurę, która powstaje w wyniku tego, że rosną i ceny gruntów i rośnie, rośnie budowa. Natomiast to nie jest dla nas też dobre jakby rozwiązanie, no fajnie, że te jeldy spadają, bo ci inwestorzy ten rynek oceniają lepiej, you <laughs> Wydaje mi się również, że te Jeldy relatywnie patrząc też na rynki sąsiednie, one dalej powinny jakby spadać, bo, bo, bo jednak nie ma nic takiego, nie ma nic takiego, że nie ma żadnej takiej przesłanki, która by mówiła o tym, że jednak u nas musi być taniej niż jest w Niemczech. Natomiast zdecydowanie tą koniunkturę to psują tutaj To czynsze. czynsze są autentycznie za niskie, różnica też pomiędzy a czynszym efektywnym też jest, też jest za duża. Są to czasami takie właśnie bardzo, no może nie że niezdrowe, ale takie, takie rzeczy, które, które w biznesie nie pomagają. My te budynki dzisiaj budujemy. Drożej z różnych względów. Drożej ze względu, tak jak powiedziałem, ceny gruntów, cen materiałów, ale te budynki, które są dzisiaj budowane, one są wręcz nieporównywalne. Nawet ja powiem do, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, do budynków, które budowaliśmy 7-8-10 lat temu, z punktu widzenia wyposażenia tych budynków. To są budynki już dzisiaj zeroemisyjne, to są może nie w 100%, ale zeroemisyjne. Są to budynki zielone, są to budynki, które posiadają bardzo wiele instalacji, które są drogie ale które tak naprawdę dzisiaj są potrzebne, są nieodzowne, no bo, no bo chcemy budować budynki ekologiczne, mniej emisyjne, chcemy budować budynki, które są oszczędne, jeżeli chodzi o zużycie energii. Chcemy, no bo tego, tak powiem, dzisiaj od nas oczekuje, sami też stawiamy sobie takie cele i dzisiaj życie tego oczekuje, żeby być friendly, eco-friendly. Natomiast również tego oczekują klienci. To jest takie jakby normalne zapotrzebowanie i trochę jakby no, no zdecydowanie tutaj przeszkadza ten, 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 ten poziom czynszów, który jest zdecydowanie... Po pierwsze, nieadekwatny do jakości budynków, które budujemy. Dwa, no już całkowicie jakby nieadekwatny do, do chociażby rynku niemieckiego, gdzie jak tutaj koleżanka powiedziała, czynsze potrafią być jeszcze dwa razy wyższe. To może zadajmy naiwne pytanie, dlaczego te czynsze nie mogą być podniesione? Powiedział Pan, że właściciele działek mają prawo oczekiwać więcej za swoje grunty. Czy właściciele budynków też nie mają prawa podwyższać, Czynszów, no, jeśli sytuacja do tego zmusza. No, to jest tak, że tą cenę zdecydowanie jakby dyktuje rynek. To nie jest tak, no bardzo chętnie byśmy tą cenę sobie podnieśli, ale no też patrząc na naszą skalę. Tak jak widziałem, 3,5 miliona metrów przygotowanych do budowy, a tak naprawdę dzisiaj w budowie około 800 tysięcy metrów kwadratowych no my musimy to zakontraktować, my musimy to sprzedać. I właściwie cena, w której sprzedajemy, wynajmujemy te obiekty, ona jest dyktowana przez rynek. No i, i, I taki dzisiaj mamy rynek. Pewnie, zgadzam się, biorę to też również tutaj do siebie, że my też ten rynek współtworzymy, ale z zaznaczeniem słowa współtworzymy, no nie jesteśmy sami na rynku i, i no tak, tak, tak to dzisiaj wygląda, tak funkcjonuje konkurencja również. No i, i to jest autentycznie dzisiaj realny problem dla nas. Problem, który de facto jest istotny, bo, bo gdyby te czynsze chociażby trochę były wyższe, to te budynki też spełniałyby też inne standardy, one by mogłyby być jeszcze bardziej zielone, jeszcze bardziej energooszczędne, ale my też na każdym kroku szukamy jakby gdzieś tego, tego złotego środka, no żeby też ten Excel nam się złożył i niestety tak to wygląda. W nawiązaniu do tego, co e, powiedział Ryszard, to troszkę jest taka samospełniająca się przepowiednia, bo dopóki mamy taki boom e, budowlany i dopóki mamy z drugiej strony kompresję jeldów, która gdzieś tam kompensuje nam ten wzrost kosztów, no to e, deweloperzy, którzy muszą pozyskać na te wszystkie projekty nowych najemców, no nie będą, myślę, podnosić jakoś bardzo e, zdecydowanie czynszów. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że o ile headline'y, Faktycznie stoją i nie drgnęły nic, to efektywne czynsze drgnęły w dół. <noise> Także mamy, mamy tutaj dosyć niezdrową sytuację, że ta dysproporcja, ten spread pomiędzy headline'em a efektywem nam się zwiększa. Dobrze, powiedzieliśmy tu dużo o rynku deweloperskim, najmu, yy, podaży, popycie, a nie zahaczyliśmy jeszcze o liczby cyferki, jeśli chodzi o rynek inwestycyjny, a odkąd pandemia nastała. To tutaj widać zdecydowaną zmianę, jeśli chodzi o wartość inwestycji w magazyny i udział yy, tych magazynów w, w, we wszystkich klasach nieruchomości. I, jak to wygląda? No zdecydowanie, tutaj nawet inwestorzy, którzy wcześniej, e, jeszcze dwa lata temu, w ogóle nie rozpatrywali możliwości inwestowania w logistykę, przychodzą i pytają, w co mogliby zainwestować. Jest im też trochę trudno wejść e, teraz na ten rynek, więc są bardziej skłonni do, do wchodzenia na wczesnym etapie i robienia forward fundingów. E, w tym takim rekordowym roku 2019 mieliśmy 20% udział rynku logistycznego w wolumenie. A w pierwszych trzech kwartałach tego roku mamy ponad 50%, to jest bodajże 53%. Także widać, jak, jak ta struktura się zmienia. No nic dziwnego, no bo rynek logistyczny w pandemii yy, radził sobie świetnie i jeszcze zyskał na tej pandemii, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy. Yy, jeżeli chodzi o w ogóle wolumen transakcji i to, czego możemy się spodziewać do końca roku, to mamy teraz tam 3 miliardy 600 milionów yy, euro wolumenu transakcyjnego po trzech pierwszych kwartałach. Oczekujemy, że jakieś półtora może dojdzie jeszcze w czwartym kwartale, więc Zamkniemy się w okolicach pięciu, czyli podobnie do roku 2020. I nie ma się co tutaj spodziewać jakichś rekordów, czy też porównywać tego roku do 2019, no bo jednak to, czego doświadczamy w tym roku, jest echem pandemii, tak? czyli, czyli ten pierwszy kwartał, który cechował się bardzo dużą niepewnością, wahaniem inwestorów, no musi się jakoś przełożyć na wolumen na całkowity w tym roku, jednakże w przyszły rok może być już zdecydowanie lepszy. Właśnie magazyny to jest miejsce, gdzie się jakaś praca odbywa, ale to jest także instrument po prostu lokowania pieniędzy. Czy do Panów deweloperów ustawiają się kolejki, funduszy po, po nieruchomości? My no, może jeszcze jesteśmy za małe, żeby kolejki, natomiast rzeczywiście jest już zainteresowanie. I tutaj też właśnie no, mogę się zgodzić, jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania, tak, jeśli chodzi o czynsze, więc też, też jeldy skompresowane. No, jakby tutaj, tutaj ta, ta, taką samą mamy sytuację. Natomiast co zauważamy, co jest e, takiego dosyć ciekawego, tak jak wspomniałem, może kolejki się do nas jeszcze nie ustawiają, natomiast mamy coraz więcej inwestorów chcących wejść na wcześniejszym etapie jednak w inwestycje, bo e, upatrując tutaj najprawdopodobniej też no, no większy jednak zysk na kapitale gdzieś na tym wcześniejszym etapie, więc, więc zaczynamy już prowadzić rozmowy na etapie rezerwacji. Ziemi często, a, a, już, a już na pewno na, na etapie uzyskiwania pozwoleń, więc to jest taką na pewno jakąś zmianą w stosunku do poprzedniego roku. No z mojego punktu widzenia no jest to ogromna zmiana, no bo tak jakby patrząc z perspektywy 2010-2011 roku, czyli tych okresów, kiedy oddawaliśmy pierwsze obiekty do użytkowania, to mówiąc wprost zupełnie uczciwie, nie dawało się tych budynków sprzedać. Jak mieliśmy 3-4 budynki, to jeszcze było jakby za mało cały czas dla funduszu, który byłby zainteresowany, żeby to kupić. Mówiąc prosto, tak, dzisiaj są kolejki. No to nie, nie, ma, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, oczywiście, jakoś tutaj dziwnie, natomiast e, autentycznie nie ma problemu dzisiaj sprzedać dobry produkt. Tak? Są fundusze, które są zainteresowane zakupem dobrych, dobrych produktów. No, takie produkty są dzisiaj, no, no, takie produkty, właśnie dobre produkty dostarczamy na rynek a, i, i właściwie. A, to, co kolega tutaj jakby obserwuje, że już w trakcie budowy są, są fundusze jakby zainteresowane, czy nawet przed rozpoczęciem budowy są fundusze zainteresowane takimi projektami. no To, to właśnie pokazuje, że, że w pewnym sensie te kolejki są. Ja pamiętam nawet sytuację sprzed 3-4 lat, gdzie autentycznie ta sytuacja była zupełnie odwrotna. Budynek musiał być skończony, musiał być wybudowany. Sam proces sprzedaży też audytowania trwał bardzo długo. Teraz. Wygląda to zupełnie inaczej. Są fundusze inwestycyjne, które już w trakcie budowy są zainteresowane tym, żeby już o tym obiekcie nie tyle co rozmawiać, czy już, już go właściwie kupować. No właśnie, czy zmienia się ten rodzaj kapitału, jaki do Polski napływa? Bo taki konserwatywny fundusz to by chciał sobie kupić magazyn, który już stoi, najlepiej długo pracuje, pokazuje jakieś wyniki. Ale rzeczywiście kłopot jest taki teraz z tą podażą, że... No, trzeba się angażować na tym etapie wcześniejszym, no i wziąć na siebie to część ryzyka deweloperskiego. Czy tutaj się to zmieni, czy po prostu może trochę mniej pieniędzy będzie właśnie do Polski napływać, bo nie wszyscy chcą takie ryzyko brać na siebie? Nie, nie, to się dzieje i nawet widzimy wśród naszych klientów, ogromnych funduszy inwestycyjnych. Które mm, gdzieś tam no, reprezentują emerytów, tak? Powinny mieć stabilny, długoterminowy wzrost i oni są gotowi wchodzić na forward funding, na, na e, projekty spekulacyjne, <głos》>, byleby wejść na rynek logistyczny, także nie spodziewamy się, że tego popytu będzie mniej raczej, raczej ciągle więcej. A jeżeli chodzi o strukturę popytu, no to to jest cały świat. Proszę zwrócić uwagę na to, że. Mamy do czynienia z takim e, wielkim efektem synergii, jeżeli chodzi o to zjawisko, bo w jednym momencie stało się kilka rzeczy, które, z, z których każda rzecz jest istotna. Po pierwsze, spadła e, atrakcyjność innych klas aktywów. Super ważne, bo te takie ogromne fundusze, które nie myślą w kategorii, czy mam kupić e, z całym szacunkiem dla każdej lokalizacji, nie wiem, Gliwice czy Wrocław, tylko myślą w kategorii: No, ja mam na magazynach 10%, to. Weź, zainwestuj, tak, żebym miał 30, bo, bo tak statystyka poszła. No i tutaj jest miliard euro na przykład. E, czyli jest taka motywacja negatywna, trochę ucieczki od tych klas aktywów, które e, nie działają. Jest motywacja pozytywna, patrząc na to, co się dzieje na rynku magazynowym. Innymi słowy, ten rynek magazynowy w czasach pandemii trochę dał się tak poznać i polubić. I on, on przyszedł i mówi nam dzisiaj: Hej. Jestem już innym rynkiem niż byłem w roku 2008, gdzie jak logistyk nie wiem, był i się przewracał, no to ten budynek nie działał. No bo dzisiaj mamy całą gamę biznesów, które prowadzą tam bardzo różną, różnorodną działalność. Mamy faktycznie zdywersyfikowane ryzyko. Wiele różnych branż w ramach jednego aktywa. Widzimy te preferencje konsumentów. Widzimy, że ten biznes magazynowy działa, że ci klienci płacą czynsze, więc wzrost atrakcyjności tej klasy aktywa. Poza tym mamy stopy procentowe, które są na bardzo niskim poziomie, i to jest ogromna motywacja dla inwestorów, żeby wydawać pieniądze w coś, co przynosi zwroty. I tutaj znowu ten przykład polski jest trafiony, bo jednak z tym naszym, nie wiem, strzelmy w 5% zwrot. Yy, plasujemy się gdzieś tam w czołówce spośród stabilnych ekonomii. Yy, yy, ci klienci, którzy mają dużo gotówki, jak na przykład te wspomniane fundusze emerytalne, są bardzo mocno zmotywowane, żeby nie mieć na rachunku i realnie nie tracić, bo inflacja, bo jakieś tam obciążenia finansowe w kontekście trzymania gotówki, więc, więc staram się to wydawać. Yy, więc mamy kilka. Yy, Kilka zjawisk, które się stały jednocześnie, i wszystkie te zjawiska pchają inwestorów w kierunku inwestowania w rynek magazynowy. No i nic się nie zapowiada, żeby to miało się zmienić, tym bardziej, że popyt na tym rynku jest stabilny, tak jak mówiliśmy jakąś chwilę temu. Żyjemy w takiej rzeczywistości, często charakteryzowanej różnego rodzaju Trzyliterowymi skrótami, tutaj już niektóre padły, są jakieś no, Noi, Gawy, LTV i tak dalej, ale jest też nowy skrótowiec ESG, który się staje coraz ważniejszy. Oczywiście środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny. Jakie to ma znaczenie dla rynku magazynowego? Myślę, że rynek magazynowy, akurat większość deweloperów w Polsce, e, większość elementów strategii ESG. I tak już u siebie wprowadziła, także myślę, że i tak nasze obiekty są dosyć, dosyć nowoczesne. To jest proszę zauważyć, tak jak też z certyfikacją środowiskową, czy BRIM, czy LEED Większość budynków, które powstaje, naprawdę technologie, które stosujemy, rozwiązania, które stosujemy, są, są i tak tymi takimi najbardziej zaawansowanymi. Więc tak naprawdę, to tak jak było właśnie z certyfikacją, niektóre budynki nawet nie mające certyfikacji i tak spełniają te standardy. I myślę, że z ESG było podobnie. Rzeczywiście każda z firm tworzymy również też mamy swoją, swoją strategię ESG. Skupiamy się, tak jak wspomniałem, też i na... Na najemcach, na, na tym, żeby te budynki były dla nich przyjazne, żeby, żeby były ekologiczne. Natomiast myślę, że każdy z deweloperów większych na polskich rynku tą strategię miał, tylko teraz ona jest po prostu nazwana i sformalizowana. No i to dzisiaj to już to ani to nie jest moda, ani to nie jest coś, czym chcemy jakby się wyróżniać, tylko to jest coś, co jest jakby normalne. Wynika to z ekonomii, wynika to z takiego odpowiedzialnego podejścia również do środowiska i mówiąc, jakby już zupełnie konkretnie, no to fotowoltaika na dachu, czy zagospodarowanie szarej wody, czy jakieś tam inne zagospodarowanie ścieków, czy różne inne, jakby rozwiązania można by tutaj mnożyć. To, to co Adrian powiedział, to, to nie jest tylko robione po to, żeby mieć certyfikację. Część też naszych budynków, czy znaczy właściwie wszystkie budynki w tej chwili certyfikujemy. Natomiast wcześniej te budynki, które budowaliśmy, one niewiele się różniły od tego, od tego w co teraz te budynki są wyposażone. I tak jak mówię, to nie jest moda, to jest potrzeba, to jest świadomość, to jest świadomość dbałości o środowisko. Ale jak również to jest kwestia oszczędzania energii, oszczędzania również no różnych innych rzeczy, które są mega istotne. Tak jak jeżeli popatrzymy sobie w ten bilans, chociażby ekonomiczny danego przedsięwzięcia. Proszę Państwa, to są rozwiązania, które już na dzień dzisiejszy możemy śmiało powiedzieć, że są wymagane przez najemców, są wymagane przez finansujących. Dostęp do taniego finansowania jest jakby to jest jedno z wymagań żebyśmy, żebyśmy mieli dostęp do takiego finansowania, ale wreszcie to jest wymagane przez inwestorów długoterminowych takich jak na przykład Accolade, gdzie jakby wierzymy, że, że jesteśmy odpowiedzialni za to środowisko, w którym jesteśmy, za te społeczeństwa, które współtworzymy, za, za regiony. I oprócz tego, że taką, taką misję mamy i pielęgnujemy ją w sobie, to chciałem się podzielić z wami taką, taką ideą, bo ostatnio przy okazji panelu jeżeli mnie oświeciło, że my w sumie, oprócz, oprócz tego, że te budynki są w 100% certyfikowane i energooszczędne, i tak dalej, to jest bardzo ważne. Dobra robota deweloperów jest tam wyłożona, jest częścią tego. Natomiast oprócz tego, my w momencie, w którym zostajemy z budynkiem, to też mamy taką odpowiedzialność za to, jak on działa, jak bardzo jesteśmy częścią społeczeństwa, jak wpływamy na to, żeby ten nasz park był dobrym miejscem pracy. I robimy sobie kupę takich małych akcji typu budujemy łąki, robimy łąki kwiatowe już później na etapie jak ten budynek sobie, jak sobie działa. Robimy małą infrastrukturę z ekologicznych rzeczy, robimy akcje edukacyjne, współpracujemy ze szkołami lokalnymi. Gdzieś tam w Szczecinie mieliśmy, mieliśmy taki tur, który był super przyjęty. W Kielcach zrobiliśmy taki tur, gdzie zaangażowaliśmy lokalne szkoły. Słuchajcie... Proszę Państwa, te, te akcje przerosły nasze najśmielsze oczekiwania pod kątem tego, ile osób właśnie w ramach tych lokalnych społeczności zaangażowało się w to i jak pozytywny był odbiór. Pchają nas do tego, żebyśmy robili tego więcej. Ale ja chciałbym powiedzieć, że dla mnie, jako dla osoby odpowiedzialnej tutaj za polski zespół, to jest coś niesamowitego, widzicie jak osoby, które są powiedzmy, opiekunami wielomilionowych inwestycji. Bardzo się angażują w takie oddolne inicjatywy, jak oni jakby chcą być częścią tego społeczeństwa, chcą widzieć namacalnie dobry efekt swojej pracy. I chciałbym wszystkich Państwa zachęcić do tego, żebyście spojrzeli też na, na tą część swojej działalności, na to, jak wspaniały efekt dla waszych zespołów może, może przynieść realne wdrażanie prowadzenie takiej polityki w swoim biznesie. Ale to fajnie, Michał, że o tym wspomniałeś, bo um, ekologia jest jednym z komponentów ESG, i tutaj ja się zgadzam, że deweloperzy robią świetną robotę. Ale to, co od niedawna tak naprawdę zauważamy, to jest też um, poprawa jakości. Um, um, i, Jakości życia pracowników, tak? w kontekście tego, jak te e, obiekty logistyczne wyglądają. Do niedawna się w ogóle o tym nie mówiło. Mówiło się raczej o tym, jak, jak, jak wyglądają nowoczesne biura, ile mają tam powierzchni czy lautowe itd. W ogóle się nie mówiło o tym, w jakich warunkach pracują pracownicy obiektów logistycznych. I to się teraz zmienia i bardzo mnie to osobiście cieszy, bo uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, który będzie też decydował o tym, jak bardzo konkurencyjne te obiekty, te parki logistyczne będą w przyszłości. Myślę, że też e, trzeba zwrócić uwagę na takie właśnie drobne szczegóły. Właśnie tak jak powiedzieliśmy to nie jest tylko ekologia, to jest też S, social. E, proszę zauważyć, że nawet też większość deweloperów stara się, aby te budynki były teraz coraz ładniejsze, no bo nie oszukujmy się, ten magazyn to jest ciągle jakaś tam kostka, to jest taka przysłowiowa szopa, tak? ale, ale jednak staramy się nawet tymi elewacjami, tak, żeby to już nie było szare po prostu, tylko żeby one jakoś wyglądały zamiast y, 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 Oczywiście wiadomo, są potrzebne trakorty, place manewrowe, drogi dojazdowe, ale też wszyscy się starają, żeby jednak tej zieleni było trochę więcej, czy, czy jakichś tych łąk miododajnych. My staramy się też lokalizować nasze projekty, na przykład właśnie w Rzeszowie mamy projekt zaraz przy przystanku autobusowym, żeby też właśnie ci pracownicy mogli, mogli dojechać i w takim trochę bardziej estetycznym środowisku i, i budynku pracować. Bardzo dużo zostało dzisiaj powiedziane o rynku magazynowym. Myślę, że jeszcze godzinę byśmy mogli spędzić na, na, na rozmowie na ten temat. I zmierzając do finału, chciałbym poprosić o takie mowy końcowe w temacie, dokąd polski rynek magazynowy zmierza. Taka krótka synteza na koniec. To ja może ze względu na to, że jestem inżynierem z wykształcenia tak trochę na liczbach, właśnie. Tak, jak Marta powiedziała, 22,5 miliona obecnie metrów kwadratowych. 23, przepraszam. No i takie były prognozy, pamiętam kilka lat temu, że do 2030 powinniśmy chyba osiągnąć około 40, prawda? No i to będzie chyba dobrym podsumowaniem. Do 2030. Tak, porównując z ekonomię polską z niemiecką, powinniśmy do takiego dążyć, czy tak, tak, tak powinien rozwinąć się ten rynek w takim kierunku. Ja bym zdecydowanie potwierdził to, co Adrian tutaj, są, to też wszyscy jakby mówimy. Ale chyba powiedział trochę więcej. Nie wiem, czy, czy, czy nie będziemy lepsi, bo tak się odnosimy do tego rynku niemieckiego, jakby to minimum taki, powiedziałem taki, taki, taki cel i jakby nic, nic więcej. Mi się wydaje, że mamy większy potencjał, chociażby ze względu na lepiej przygotowane grunty, te inwestycyjne plany miejscowe, które we wszystkich gminach, właściwie no nie we wszystkich, ale w większości gmin już są, które dają naprawdę potencjał tego rozwoju. Też ta nasza kreatywność, to nasze polskie podejście też do biznesu polskie, czyli takie kreatywne, szybkie. Reagujemy na oczekiwania klientów e, bardzo szybko, ale i też dostarczamy bardzo dobrej jakości produktu. Rozumiemy to też, co mówiliśmy teraz e, wcześniej. Rozumiemy, pojmujemy tą ekologię dobrze. I powiedziałem też bardzo dobrze. To, to też, e, o czym mówimy, tak, standaryzacja Brim, ale nawet jeżeli taki budynek nie ma standaryzacji Brim, czy wcześniej nie miał standaryzacji Brim, to on i tak był zielony. On i tak był e, w dużej mierze ekologiczny. My się też widzę, e, patrząc na działania nasze w stosunku, jakby do Konkurencji prześcigamy się, no dobrze, dzisiaj polska norma mówi o tym, że izolacyjność ścian czy dachu ma być taka, czy inna, znaczy ma być taka, a my już robimy tak naprawdę już z jakimś zapasem, żeby też się czymś wyróżnić, czymś pokazać, ale i też no, zrobić jakby coś więcej na, dla środowiska. I plus do tego ten potencjał rynku potencjał rynku polskiego, to o czym powiedzieliśmy, czyli i, i grunty, i, i sprawnych deweloperów, i generalnie zainteresowanie dzisiaj przemysłu, różnych branż, e, branży logistycznej też przede wszystkim, ale i zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi z całego świata właśnie tym regionem, moim zdaniem pretenduje nas do tego, żeby, no dlaczego nie ma być najlepszym rynkiem w Europie? Cóż stoi na przeszkodzie? Dokładnie. Mamy obecnie bardzo heterogeniczny rynek pod względem i podaży, i popytu, i, i struktury inwestorskiej również, bo magazyny, logistyka to nie tylko big boxy, to last mile, rozdoki, SBUs i wiele, wiele innych, industriale, light industriale. Także, także ten rynek jest bardzo fajnie zdywersyfikowany i myślę, że tutaj jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, mówiąc krótko. Ja czuję się przekonany tymi, tymi liczbami i tymi estymacjami, które Państwo przede mną powiedzieliście. Też, też uważam, że w cudzysłowie dojedziemy do tych 40 milionów metrów. Tak, tak lub więcej, być więcej? więcej, albo więcej. Mam swoją cichą nadzieję, że będzie się zwiększało nasycenie takich długoterminowych inwestorów na tym rynku, bo po pierwsze to jest oznaka takiej dojrzałości naszego rynku, po drugie ja jednak wierzę, że obecność takiego długiego kapitału na tym rynku wpływa na jakość i stabilność. Potrzebujemy tego definitywnie i potrzebujemy tej jakości i stabilności. My wa kolej jako inwestor długoterminowy na pewno pomożemy i będziemy się aktywnie do tego przyczyniać i to państwu i sobie obiecujemy. Kończąc, można powiedzieć, że ogłosiliśmy tu właśnie program 40. Życzę, żeby on się udał. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam na kolejny panel.